dziękuję naszym gościom. Mam nadzieję, że było to dobre przygotowanie do dzisiejszych warsztatów, że dużo się dowiedzieliśmy, nauczyliśmy na temat Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej. Mam taką ogromną prośbę, jeżeli spotkacie Państwo kogoś, kto mógłby być zainteresowany tą inicjatywą, proszę opowiedzieć się o nim. I opowiedzcie na naszej stronie internetowej. Tak, już przechodzę do wszelkich szczegółów technicznych. Oczywiście dziękuję Państwu za przybycie, za zaangażowanie. Dziękuję nieocenionym ekspertkom i ekspertom, którzy przedstawili nam te różne punkty widzenia, konteksty, podzielili się wiedzą i doświadczeniem. Dziękuję tłumaczce za podjęcie trudu i wytrwałość. Zachęcam Państwa do współpracy, jak już wspomniała Anna Piątek. Prosimy o kontakt, jeżeli macie jakąś inicjatywę, to dajcie nam znać i może nam się uda wspólnie jakiś projekt rozpocząć albo kontynuować. Serdecznie zapraszam do pobierania większej liczby egzemplarzy naszej publikacji i dystrybuowania jej wśród znajomych swoich organizacji. One są także dostępne w formacie PDF na stronie. Zachęcam także do zapoznania się z innymi obszarami naszej działalności. Między innymi wydaliśmy Zielony Nowy Ład w Polsce w dwóch wersjach językowych. Też mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na debatę 24 czerwca poświęconą temu tematowi. Wszelkie aktualności także na www.zielonyinstytut.pl. Tak więc cieszę się już na jutrzejsze warsztaty. Zapraszam serdecznie. Dziękuję wszystkim. A z kwestii technicznych jeszcze bardzo bym prosiła, żeby pamiętać o oddaniu słuchawek. Tak więc dziękuję serdecznie i spokojnego wieczoru.